porozmawiajmy o Twojej, czyli naszej, rzeczywistości marzeń. Czyli naszemu potencjałowi, czyli naszemu prawdziwemu zasilaniu. No bo jeżeli robisz coś z siebie, tak? Z tego stanu tych bebechów przysłowiowych, z tego temperamentu, podłoża temperamentu, czyli ze stanu, w którym jesteś w pełni zaangażowany, zaangażowana, to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje. Zauważcie, że kiedy my jesteśmy w jakimś stresie, w jakimś tam nawet irracjonalnym lęku, strachu, nie potrafimy się przejawiać w pełni, robić coś naprawdę produktywnie. Nie? Wtedy jest na ogół działanie na odwal się, robienie czegoś po łebkach, albo wiesz, takie wkręcanie się w jakiś tryb działania, który oczywiście do niczego dobrego nie prowadzi i jest w pewnym sensie marnotrawstwem czasu. Natomiast kiedy powracamy do siebie prawdziwych, to ten czas zupełnie zaczyna inaczej biec, w ogóle przestaje biec, tylko się zatrzymuje, można powiedzieć, nie? I wtedy jakby rozpoznajesz, rozpoznajesz, to troszeczkę lodzik tutaj spadł nam, śnieżek, i w tym stanie możesz jakby odkryć też przestrzeń na dany przekaz, tak jak teraz to oglądasz, nie? Jeżeli czujesz się sfrustrowany czymś, nie masz, bo jakąś jesteś pod presją czasu, no to będziesz w głowie mieć myśli, no szybciej, ale o co, jaka puenta, jakie mięso, jaki, wiesz, cel jakiejś wypowiedzi. I w tym właśnie stanie my się gubimy. W tym stanie ciągle czegoś chcemy. Ciągle próbujemy jakieś zaspokajać przez jakieś zachcianki, ale z tych niższych poziomów, tak? Które powodują, że nawet jeżeli je osiągniemy, zaspokoimy, to zaraz przyjdzie znowu głód. To tak jak taki fast food, nie? To jest smaczne, przyjemne, dobre dla podniebienia, tak, mając za sobie dużo takiej fajnej, smacznej chemii, ale nic to nie daje na później, no i potem musi się z tym na swój sposób męczyć cały układ pokarmowy. I rozwiązania zawsze są te najprostsze i ja się cieszę bardzo, że jakby w tym stanie jestem, czy zawsze gdzieś tam od dziecka ta mądrość, taka umiłowanie mądrości się pojawiało. I jeżeli też tak masz, to widzisz, jesteś w stanie jakby też zauważyć ten prawdziwy sens, tą głębię, do której przybliżanie może powodować w pewnym momencie, że się z tej głębi, z tej nieskończoności zaczynasz przejawiać. Czyli są te różne transformacje, tak, które możesz mieć jako przebłyski, że czujesz nagle się świetnie, czujesz, że wszystko jest doskonałe takim, jakim jest. Mogą się też pojawiać takie pewne przebudzenia subtelne, tak, że wchodzisz w nowy wymiar, w którym czujesz, że żyjesz, że po prostu świetnie. To się wszystko przejawia w zasadzie w dobrym, bardzo dobrym samopoczuciu. To bardzo dobre samopoczucie, widzisz, ono powoduje, że cały twój organizm się uspokaja, regeneruje i wraca do takiego naturalnego stanu, tak, którym po prostu jesteś. I jest to poczucie spełnienia. I teraz, jeżeli coś robisz z tego poczucia spełnienia, to się wszystko ci spełnia. Natomiast ludzie, którzy funkcjonują z braku poczucia spełnienia, z niespełnienia, w ogóle z jakichś trudności, właśnie z jakichś obaw, no to te obawy cały czas w nich będą. Nie można uwolnić się od czegoś w związku z tym, że na przykład z obaw, jak funkcjonujesz, to od tych obaw się nie uwolnisz. Jeżeli idziesz do pracy, żeby zarobić, to nigdy, w sensie, że z braku pieniędzy, tak, to nigdy się nie uwolnisz od tego poczucia braku. Zawsze będziesz widział, że można więcej i będzie potem działał ten mechanizm, że widzisz, że inni mają więcej, a ty masz znowu mniej, będzie porównywanie się do tych, co mają więcej. I w ten sposób, jak jest mechanizm nieuświadomiony, to człowiek cały czas zapierdziela, cały czas jest w kołowrotku jak taki szczurek i widzi, że można jeszcze szybciej, tylko że on w pewnym momencie jak już szybciej, już nie daje rady jego organizm, ale on widzi, że inne mogą szybciej, tak? Nie wiem, szczurki, bo mają dłuższe nóżki, ale już tego nie zauważa, więc niestety chce najlepiej operację plastyczną, żeby sobie te nóżki, tak? I to wszystko oczywiście prowadzi do destrukcji, jest oparte na zaniżonym poczuciu własnej wartości.
Także to, co powiedzieliśmy sobie na początku o świecie marzeń, opiera się na naszych takich prawdziwych podstawach, na tym naszym świetnym, naturalnym samopoczuciu, bo tu też, wiesz, mówisz i głowa zaraz porównuje, a co znaczy świetne, a co znaczy dobre, a czy dobre jest lepsze od świetne, czy świetne lepsze od bardzo dobre. To jest po prostu to nasze odczuwanie, w którym przejawiasz się z naturalnego rytmu, z tego połączenia ze światem, w którym funkcjonujesz. Moglibyśmy tutaj nawet powiedzieć trochę bardziej abstrakcyjną rzecz, może tutaj też nie wszyscy będą to jakby, wiesz, jakby już wiedzieć, na temat duchowości, natomiast przebudzenia duchowego, w którym widzisz od zawsze, można powiedzieć, że są tutaj pewne duchy czasu, duchy samoświadomości, czyli te takie świadomości, które się nie zradzają, tylko po prostu się przejawiają z obecności. I teraz im bardziej istota jest prawdziwa, tym bardziej jest obecna, tak? Bo im bardziej się dobrze, im bardziej się realizujesz, tym stajesz się po prostu bardziej obecny. Tak? Stajesz, po prostu wchodzisz w obecność. Więc wtedy twój umysł się naturalnie oczyszcza. Normalnie ludzie mają całą masę różnych dziwnych programów w głowie, które tworzą tylko presję i zamieszanie. Są te narzucone na nich różne moralności, różne sposoby myślenia, funkcjonowania i stąd potem ci biedni ludzie, wiesz, czują nie siebie, nie swoje odczucie, tylko to, jak powinni się czuć, jak powinni coś robić. No i to jest też ten taki stary, prymitywny mechanizm ofiary i kata, w których ludzie w nieświadomości jakby trwają i się nawzajem wykorzystują, manipulują, jakby okradają, no i konsekwencji wyniszczają. Więc jakby natura wszystko nad wszystkim pięknie tak naprawdę czuwa, więc można powiedzieć, że są wśród nas takie dwa tryby. Te tryby, które są autodestrukcyjne, czyli one po prostu tak jak komórka następuje apoptoza, więc jakby się jakby odchodzą już z tego świata. I te istoty, przez które się przejawiasz prawdziwość, które już rozpoznają, kim tak naprawdę są, czym jest ten cały świat, poprzez właśnie umiłowanie prawdy, czucie miłości i przejawianie się właśnie z tego stanu prawdziwego zasilania. Tak, wszyscy jakby pozostali, którzy funkcjonują na tych bateryjkach, na tej, wiesz, przykładowej, przysłowiowej ropie, tak, czyli na tym, że wyniszczają planetę, przyczyniają się do niszczenia środowiska, tak naprawdę to środowisko swoje własne niszczą. I teraz, widzisz, jesteśmy w takim okresie, jako że świat jest nieskończony, tych światów jest równoległych, jest nieskończoność, teraz mechanika, fizyka kwantowa jakby odsłania się od strony też takiej technologicznej już naukowej, że jesteśmy, po prostu my jesteśmy już w stanie to poczuć i na swój sposób zrozumieć, to z tego względu możesz przez to zdawać sobie sprawę, że widzisz, na takich też filmach, które nie są masowe, bo widzisz, że na poziomie masowym jest, szerzy się głupota, agresja, przemoc, różnego rodzaju ignorancja. Tak, ponieważ jakby ten mechanizm, który tutaj zjada te, czy zamienia tych ludzi w jedzenie, no on tak działa, tak, że ludzie, wiesz, przyzwalają na to, na hodowlę innych istot, sami też na swój sposób się dają hodować, tak, hodować, manipulować i to jest okej, to jest na swój sposób normalne, ta pewna iluzoryczność w tych czasach takich prymitywnych jeszcze, tak, gdzie widzisz, zasilanie jest przysłowiowe na poziomie ropy, tak, że ta czarna maź, wiesz, potem zamienia się w plastik i ci wszyscy, którzy jakby w to wchodzą, to jest takie pożądliwe, nie, bo wiesz, ktoś na tym zarabia, więc raz pożąda to i próbuje hamować też inne technologie, które są już naturalne. I jakby to wszystko jakby musi wymrzeć, tak? I teraz jak ty już jesteś takim też taką komórką odpornościową, białą, to czujesz, że masz prowadzenie, takie wyższe, głębsze prowadzenie i przez to zdajesz sobie sprawę ze swojej wartości, którą reprezentujesz, tak, dla świata. Jeżeli funkcjonujesz w takich prymitywnych, zakłamanych środowiskach, to widzisz, że tam ludzie nie szanują siebie, nie mają szacunku sami dla siebie, dla innych, ciągle coś narzucają, ciągle są z pretensjami, z osądzaniem i są zapętleni w taki sposób, tak? I się między sobą, w sposób energia im jakby spada. I teraz jakby próbują to też narzucać na innych, tak? Te swoje jakieś dziwne rzeczy. I teraz jeżeli jakby to widzisz, tak? Ale też czujesz już swoją prawdziwość, to możesz nie wchodzić w te rzeczy, w ogóle uwolnić się od jakiejś też oceniania, wchodzenia w te niskie wibracje, być po prostu w swoim stanie i dbać o to i też traktować to jako wyzwanie dodatkowo,
żeby jeszcze bardziej uświadamiać sobie w sobie te różne takie niskowibracyjne, często jakieś podpięcia, tak, które, w których wcześniej mogłeś jeszcze funkcjonować i które jakby tobą w pewien sposób zarządzały. Jakby to wszystko samo jakby odchodzi, kiedy jesteś, kiedy ci wszystko z miłością wychodzi, tak, można powiedzieć. Więc generalnie tutaj chodzi oczywiście o środowisko. Jak masz dobre środowisko własne, mocne, to ono się samo tworzy, kiedy właśnie działasz w zgodzie ze sobą, kiedy jakby potrafisz tą przestrzeń, w której jakby funkcjonujesz sobie jakby na co dzień w obecności, jakby dbać o nią, tak, o ten stan i z tego stanu po prostu sobie się wyrażać. Zauważcie, że człowiek, który jest pod presją, on wszystko będzie robić tak szybko, wiesz, bardziej tak pod presją, będzie się męczył, potem będzie tak jak schodzenie w góry, nie? Że idzie szybciej, potem się spoci, potem znowu czeka, nie, na innych, których wyprzedził i to jest takie, tak 1-0, nie? Taki stan. A kiedy sobie jesteś jakby w swoim sosie, czyli w swoim środowisku, w swoim odczuciu, to potrafisz już też wyczuwać ten stan, w którym się czujesz świetnie, w którym jest ta synchronizacja, nie? Można powiedzieć półkul. Bo jak człowiek tak trybi wraz w jedną półkulą, czyli przykładowo lewą, to staje się taki analityczny, wiesz, zasuwa, jest taki podzielony, robi teraz to, ale taki bardziej przypomina robota, a potem wraca gdzieś do tej prawej półkuli i odreagowuje te jakieś zszarpane emocje, więc próbuje jakoś się tam rozweselić czymś i najczęściej pije, tak? Jakby widzisz, ludzie, którzy piją alkohol przykładowo, to się tak jakby zabijają, tak? Bo tam jest trucizna, to jest etylowy, który jest trucizną. I to jest tak, że człowiek, który nie realizuje siebie właśnie, nie działa w zgodzie ze sobą, tylko działa wbrew sobie, bo tak został wyuczony sztucznie i nie potrafił się, wiesz, jakby przeciwstawić, przemienić, przewartościować, no to jakby zasila ten, jakby, tą część, której jakby staje się, można powiedzieć, pożywieniem, pokarmem, takim kompostem, tak, troszeczkę. Więc to jest tak, że my, widzisz, funkcjonujemy w świecie, jeżeli już masz otwarte te swoje, można powiedzieć, czakry, czyli tak głębsze widzenie, co jest też takim unikalnym darem, tak? Można powiedzieć, danym od Boga dla ludzi, którzy są jakby są sobą, są prawdziwi, to ta mądrość w tobie jest, tak? Nie trzeba jakby ciebie, wiesz, pokazywać ci, czy znowu wyuczać, tylko ty już sam wiesz, i czujesz, i możemy sobie też na zasadzie opisywania, jak to u każdego z nas działa, wyjaśniać, rozjaśniać, odkrywać też nowe możliwości, które w zasadzie są nieskończone. I ta nieskończoność właśnie jest tym prawdziwym rozpoznaniem natury, tej nieskończonej możliwości tego widzenia w różnych zakresach, gdzie tutaj w zasadzie w tym zmysłowym sposobie widzenia widzimy tylko jakiś taki fragmencik, tak? Wycinek widzenia. Natomiast właśnie po przebudzeniu masz już ten głębszy poziom, to doświadczenie wielopoziomowe. I w tym stanie po prostu odpoczywasz sobie. Tak? Także tu jest, widzisz, dobry stan, żeby sobie też zawsze medytować. Ja tak mam, że też poprzez taki przekaz medytuję na swój sposób. Po prostu dobrze się czuję, tak? Jestem tutaj teraz z tobą. I możemy się nawzajemnie też inspirować, wspierać. To się gdzieś dzieje samo. I w ten sposób jakby wybierać i tworzyć przez to subtelnie przestrzeń, w której jakby świat marzeń staje się rzeczywistością. Widzisz, świat marzeń to jest miejsce w nas, to jest nasze centrum, w którym czujemy się świetnie, wspaniale, w którym czujemy bezpieczeństwo, wsparcie, w której tak organizujemy się, że się wspaniale ta energia przejawia. To jest tak jak wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, czy miałeś kiedyś doświadczenie miłości, tak, osoby, czy przyjaciół, przyjaźni, której po prostu jesteś szczęśliwy sam tym, że jesteś, że są te osoby wokół ciebie, albo że one są, że ktoś może tak czuć podobnie jak ty, że się nawzajem
tym wszystkim wymieniacie, że czujesz taką swobodę, że nie ma tam ocen, jest ta bezwarunkowość, jest to takie, wiesz, poczucie, że się znam od zawsze i no i po prostu masz ten wewnętrzny uśmiech, tą wewnętrzną swobodę, to, że ci się chce, czujesz tą dodatkową energię, tak? Wtedy, wiesz, to taki altruizm, jaki się wtedy wydobywa, jest czymś zupełnie jakby naturalnym. I to jest oczywiście zdrowy altruizm, gdzie też, jeżeli ktoś na przykład się osłabia w grupie, no to wtedy oczywiście inni pomagają. Ale też jest tak, że to nie jest nadużywane, tak? Tylko że wręcz każdy ma ochotę jakby dodawać, wspierać to ognisko, tak? Wspólnych relacji. I w ten sposób rzeczywiście tworzymy takie środowisko, w którym to wspieranie jest coraz łatwiejsze, coraz prostsze i może się z tego tworzyć bardzo piękna energia, która też uwalnia nas z oceniania, z osądzania, po prostu pozwala nam odkrywać po prostu atrakcyjną przestrzeń, która jest dostępna potencjalnie dla każdego. Natomiast też jest potrzebny taki okres też pewnej przemiany. Widzisz, taki normalny człowiek funkcjonujący w tej pasożytniczej, można powiedzieć, cywilizacji, która pasożytuje, wyniszcza gospodarczo planetę, środowisko, zanieczyszczenia, zaż ludzie się ogrzewają teraz tak, paląc znowu drewno, zamiast przejść na elektryczność bezstratną, tak to sami w tej takiej zawiści, w tym lęku, w tej żądzy władzy już sami się pogubili i stąd to jest wielopokoleniowy taki, można powiedzieć, dom wariatów, w którym takie rozwydrzone dzieciaki, wiesz, wypracowały sposoby, że kto jest głośniejszy, to ma więcej, wiesz, jakby więcej uwagi i kto jakieś takie radykalne straszenia, to wiesz, innych utrzymuje właśnie w tym lęku. Nie, to są takie prymitywne strategie, na które widzisz też tacy naiwni ludzie jakby się łapią. I przez to cała cywilizacja w zasadzie upada, tak? Tego oczywiście nie widać dla tych, którzy są tam w tych korporacjach czy gdzieś, że sobie płacą, wiesz, bardzo wielkie stawki, ale nie widzą, co się dzieje w jakichś takich środowiskach tych mniejszych. No i jest to cała, te całe różne problemy, których naturalnie jakby nie występują, tak? Występują zawsze tam, gdzie ludzie się wyucza do działania niezgodnie ze sobą. No i oni jak w ten sposób funkcjonują i w ten sposób jakby zaczynają zarobkować, no to się dostosowują do pewnej patologii. No i przez to nie są sobą, przez to się zamieniają właśnie w takie, mają po prostu tak jakby sztuczne jakby części w sobie, tak? Maski, przez które się wyuczyli się dopasowywać do patologicznego środowiska. A ta patologia jest wszędzie tam, gdzie nie ma tej miłości, nie ma takiej swobody, otwartości, naturalności, tak? Dlatego zawsze to warto wiedzieć, żeby przede wszystkim być naturalnym. Jesteś sobą, czyli mówisz to, co czujesz, ale przede wszystkim też z tego stanu, w którym się dobrze czujesz, w którym możesz swobodnie, widzisz, mówić o tych wszystkich różnych rzeczach i nie ma tam jakiegoś takiego wkurzenia już, tak? Nie ma tych emocji. Widzisz, to jest właśnie to jest ta różnica, że możemy mówić naprawdę o wszystkim, a też o różnych trudnościach, ale robić to w sposób taki swobodny, w przepływie. Tak? To jest naprawdę duża wartość. Bo jeżeli będziemy się drzeć, wydzierać, przeklinać, to w ten sposób sami jakby zasilamy negatywne rzeczy. A w ten sposób, kiedy robisz to ze swojego stanu, to widzisz, jesteś zmianą, którą pragniesz widzieć. I tak samo ludzie, którzy mają już te wartości w sobie, którzy już reprezentują mądrość, którzy umieją już, widzą, co to znaczy przejawiać się z miłości, z tego prawdziwego przepływu, gdzie się naturalnie zaangażują, takie przekazy jak ten potrafią wychwycić, potrafią docenić i potrafią wesprzeć. I o to tutaj chodzi, tak? Że to jest tak naprawdę przekaz dla tej głębszej, dla tego głębszego wymiaru, w którym jesteśmy jednością i w którym możemy już się jakby komunikować, że się rozpoznajemy, że już wiemy, czujemy, kim jesteśmy, co tutaj robimy i zaczynamy po prostu realizować ten potencjał, w którym przychodzimy, w którym czujemy się w pełni zaangażowani i ten świat, który funkcjonuje, jest w pewien sposób wyzwaniem, ale też jak nas nie interesuje, tak, ta zewnętrzna iluzja, te jakieś takie propagandowe treści, mało tego, jesteśmy w stanie to rozpoznawać, w którym miejscu jakby dochodzi do manipulacji, tak, czy jakiegoś narzucania, próby manipulowania emocjami.
Także z tym przekazem dzisiaj Cię zostawiam. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I co? Do widzenia i do zobaczenia, papa. Pa.